drzewy, tylko... No. To jest duży. I to jest dobra ryba. I tu już odkręcę hamulec. Nawet jeszcze. I to jest okoń. I to jest okoń z pierwszego opadu. No i znowu nad wodą, znowu poszukiwanie wiosennych okoni. Czekam na Michała, który powinien za niedługo dotrzeć nad wodę. Lekko kropi, mam nadzieję, że okoniom nie będzie to przeszkadzać. No i postanowiłem, że nim dotrę na główne łowiska, w których mamy zamiar szukać ryby, to spróbuję sobie tutaj wykonać kilka rzutów. I mam nadzieję, że w końcu magiczne 40 zostanie przekroczone. Wszystko ku temu wskazuje. Mamy południowy, przychodzący w południowo-zachodni wiatr. Troszeczkę kropi, ale nie powinno to aż tak przeszkadzać. Jest w miarę ciepło, jest 6-7 stopni. No i co? Kolejne przedstawienia, kolejna walka razem z Safiną X i Naski w rozmiarze 1000 o jakiegoś fajnego konia. W sumie ostatnio chodziły dwa kolory przynęt. Zacznę od kajtka na trójkątnej ciemnofioletowej główce. Wykonam tutaj kilka rzutów. Jeżeli nic się nie zdarzy, to założę jeszcze Rip Warma z Zozo Baits, który też ostatnio pozwalał nam na złowienie ryb, skuszenie okoni do brania. No i zobaczymy. Proszę pokazać, ile ma pan okoni w siatce. Ubieraj się, nie ma czasu na pierdoły. No nie, ale kurka chce iść na pomost, tutaj tak sobie tylko rzucam. Aha, dawaj, dawaj. Tam jeszcze pójdę, bo... Kurwa, znowu pada. No właśnie, przyjechałeś i zaczęło. Siedzi. Ale jest taki mały. Okoń! No, 28 myślę, że ma. Pierwsza ryba dnia. Puszczaj. I urwalny pogon. Trudno. Płyń sobie. Dobrze, że jeszcze mam te przynęty w tym kolorze, który faktycznie się na nie sprawdza. Już uzbrojony, więc nic, tylko szybko przełożyć i machnąć jeszcze za dwa razy. Następny! Okoń! Ale mniejszy! No, wspominałem o wysokim stanie wody. O tutaj, ale naprawdę. No, torba tutaj. Będzie trzeba zmienić przynętę, to się ją zmieni. Ale nie będzie problemu z podbieraniem. No. Jeszcze jakby ktoś... W ogóle nie można liczyć, byś mi przypomniał chociaż. Ja nie wiem. Specjalnie to zrobiłem, chciałem sam tu łowić. Specjalnie nie przypomniałem? No dokładnie, jak specjalnie spinam ryby ludziom takie tam. Wiesz, ja jestem zawisnym Januszem, petem, kiepem i tak dalej, nie? Pięknie.
końcu jest okoń. Nie jest taki gigantyczny. No jest. Kurde, też miałem puknięcie, ale delikatne. No, coś się może zacząć budzić. O, jest! Pierwszy okoń. Mam momentkę, ale łyknę faktycznie. Taki wariat. A tu skakanie pod mnie, nie? Mhm. A co, wziął? Oj, gadnij. O. Niesamowite. No takie mocne 23. Jak branie wyczute? Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Tak patrzyłem, nawet się aż tak, znaczy inaczej. Sztówka pracowała, reszta wędki też, czyli spoko. Spoko, spoko. Jest, jest. Nie, jakby nie straciłbym go. Chyba, że jakoś... O, ładny chyba. Dobry jest? No większy niż twój, ale też nie jest jakiś potwór. Stwierdzam, że w podobnej wielkości, może minimalnie większy. No przywali chyba dobrze. No dobrze walnął. To deszczyk ustaje, może się obudzę. Mam nadzieję. To nie zostanie nawet powolnego, wiesz o tym? No trudno. No ale i tak tam, nie od 12 zaczynamy. No jak zobaczę, wiesz. 13. Kurde. Rośni kasztanie. Porażał trochę na dnie. Mam nadzieję, raczej tak, bo jedzie jak flaczek, ale też nie jest aż taki mały. Aż przetrę kamerę. No łowiłeś. No ładnie dołuje. A jest taką. Ładnie, ładnie. Grubiutki. Coś się zaczyna dziać. Taki pod... Na tym, tym razem, nie? 28.30. Wcale nie tak daleko. Dobra, ostatni, ostatni faktycznie. I uciekamy. Tyle rzucania, stary. Patrz na to. Co? Co no. Ja pierdzielę. Nie wierzę. Ładny. Ja nie mogę. A co teraz, to będziemy kolejną godzinę stać? Nie wiem. Czekać na tą rybę? Co ty tam masz? No konia, nie? Ale... O kurde. Ty tam już jest chyba... Naprawdę porządny. Naprawdę porządniejszy. Zaczek zahaczony, nie? Wydawał się tak, ale, ale jest ładny, ładny. Coś koło po 30, nie? Ile to się trzeba było namachać, ale zobacz, w pijawach, przy dnie. To miał być ostatni rzut, panie okoń. Trzymaj się. Idziemy. Do następnego złowię. Siaki skubaniec. Razem dzisiaj nie wyrwiesz, mondo. Sama gościa. Ty, dobry zawodniczy, nie? Co? Powiem ci, kurde, żeby takie nam w tym sezonie na zawodach brały, to będzie lodzio, miodzio pięknie i wspaniale. Takie dobre 52-3. No. Zawrzał się na mnie.
Wykrakałeś. Co ty mówisz? Ja pierdolę, nie może być. Co za będę, no? U, ogromny. Ty to już się zaczyna robić przewidywalne. Już tam ten deweloper, co tą naszą symulację napisał, to już wiesz. Muszę trochę tam zmienić te scenariusze, bo to już naprawdę. Dobra, to za dupę je zacznę zacinać. Z 20 metrów od pomostu. Ja wiesz co, to spróbuję z prągówką, ale inną konfigurację kolorystyczną zobaczyć. Spróbuj. Coś takiego. Dawaj, są, dalej. Moja porada na te chłodne te, zauważam, że takie podbijanie do góry, ja sobie wyobrażam to w ten sposób. Tu jest dno, podbijasz przynętę i ona leci tak. A jak ustawisz sobie wędkę, wiesz, pod lekkim kątem rozwartym i przeciągasz ją równolegle, to ona wykonuje takie bardziej bliżej dna skoki. Tak, i powiem ci, więcej brań mam w ten sposób ostatnimi czasy. No, możesz mieć rację, faktycznie. Spadł. Kurde, za lekko zaciąłem. Ale podobnej wielkości. Widzisz, takie prowadzenie, nie? Ale pod nie skaczesz. No, cały czas do dna i wtedy, wiesz, przy poderwaniu. Ale powiem ci, że krzywo go zaciąłem, bo już mi trochę zimno w łapy. Marek, nie mam przynęte, czemu jeszcze nic nie złowiłeś? Czemu ty jeszcze nic nie złowiłeś? Kurde, teraz się... I też blisko. Dostrzegasz w ogóle ten pattern? Paradoks? Tak. Że idę po prostu zmieniać przynętę, w tym momencie ty zacinasz rybę? Ty, ale to musi o coś chodzić. To może jestem po prostu... Ja, jest, ładny. Socek. Może po prostu... zbyt szybko tracę cierpliwość. Wychodzi na to. No ja się w tamtym roku nauczyłem na zawodach cierpliwości. Ja niby też, ale wiesz, to jest moją przerwę. Może... No zobacz, ja tu stoję i rzucam. W sumie tak, ciągle w to samo miejsce. Trzy ryby. Ja. Jedna spadła. Nagrywamy, to będzie może komplet do recenzji wędki. Tam też się coś sprawiło. No, dzisiaj to ciepełko sprawia, że one powinny się podnieść. Znaczy, jest idealne południe teraz. I nie jest taki mocny i w ogóle nie jest taki zimny jak wczoraj. No i nie pada. Same plusy. Moment padało. Mrzawka jakaś taka, wiesz, z tej mgły, może jest troszeczkę z drzew. Ale to też nie... Mówiłem? Jest. Mówiłem. No i to jest branie. I to jest ryba. Jest normalny? Normalny. Nie jest jakiś gigant, ale myślę, że dobre takie 28-30 będzie. Czyli większy niż tamten. Na pewno większy. Jak wędka. Dobrze, bardzo dobrze. I to jest branie, to rozumiem. Pokaż gościa. Pokaż się gościa. Piękny okoń. No, miałeś rację. 28-30. No. Jeszcze mówiłem ci, zobacz w ogóle jak łyknął, czyli żerują. To dobrze. Żeruję. To dobrze. Piękna ryba. No, super jesteś. Zobacz, kasiasty. Nie wiem, co to jest. O, proszę. Ale jaja. Co ty gadasz? Na... Zmiana rozmiaru i od razu. Na jaskółę? Mhm. I ty, to jest duży okoń. Tak? Mhm. No dobra, dawaj tego łokonia dużego. Trochę. O, żerują. Pokaż, co to będzie. 40. Myślisz? Lekko, no zobacz. Dlatego skręciłem hamulec. On branie piękne. Od dna? Tak, ale z 1,5 metra nad dnem. O, no ładnie. Wydaje mi się, że jeszcze większy. Co ty mówisz? No to kurde, dawaj go tu gościa. Zobacz to. Wow! O kurde.
Weź się ten wędko, z wędką. Nie, wiesz co? Daj mi go wyciągnąć sobie na ten. Pokaż się, ty gościu. No piękny. No tego to musisz zmierzyć. Zmierzyć, sfotografować, wrzucić do konkursu. I takie tam. Mówiłem, że jest duża ryba. Ja na rozmiary pojadasz. Na brzeg go wylądujesz? No. Taki mam cichy zamiar. Oczywiście jesteśmy bez podbieraka. Ja mam podbierak, ale powiem ci, nie sądziłem, że takie ryby nam tu pojadą. Pokaż go. Co ty na to? No jest 40 równo moim zdaniem. Pokaż się tu. Ja. Ale siedzi w tym niebo, pijawki ma. Ale przydzwonił jak zwariowany. No pijawki już są na mnie. Teraz tak. Panie okoń. Ileż też pan masz? No tak, rzuciłem 40, ale powiem ci, że strasznie mocny. Zresztą jaki to jest grubson. Teraz się dowiemy. Ile też nasz... Nie no, przesadziłem. Ale, przesadziłem. No tak, one są takie grube się wydają. Tak, bardzo waleczny był. Ale 36 będzie? 36 będzie? No, 36 jest. Jaki garbus piękny. No dobra, to teraz jaki garbaty. O, jaki gruby. Jesus Christ. Dobra, świnie. Dobra, to działaj tam. Jak działam. Nie no, słuchaj, 80 deko, spójrz jaki on jest potężny. Zupełnie jak nie te letnie okonie. Pa. Trzymaj się, rośnij. Ja widzę w tej wodzie, ta kary się woda. No branie super, nie? Słuchaj, do dna, trzy podbicia, do dna, trzy podbicia i zaraz po tym najwyższym, dosłownie pół sekundy, bach. Tylko ja sobie jeszcze zazalę dzisiaj przed... testować, właśnie chyba miałem danie. Ja przyznam szczerze, że wydawał mi się większy, tylko zapominam, że wiesz, one właśnie są takie napchane, silne, no. Wiesz, to są... Jest. Pięknie, spokojnie. Na zozole jest. Pięknie. O! O, nie mów, że mamy dublet. Nie, zahaczyłem coś na dnie. O, myślałem. Chciałem tak już zwijać. No, cyku. Powiem ci, że też jest ładny. W prawo badl. Nie jest jakiś... Czy ja wiem? Ogromny. Czy ja wiem? Spójrz na wędkę. A, też jest taki. Przyzwoity. O, na miarę masz, 30 ma. I co? Ale powiem ci, zobacz, zrobiło się cieplej, od razu się budzą, nie? Proszę bardzo, jaki piękny pasiasty. A to, moi drodzy, jest nowość w moim pudełku. Naszym w sumie naszym też. W sumie marka też. Zozo Baits. O, patrzcie, już wam nie pokażę, zaraz wam pokażę, jak wyciągnę z ryja. Bo... Co, zeżarł? To jest Zozo Baits. Taki sobie właśnie robaczek z celownikiem, fioletowy, śmierdzący. Ribworm tak zwany. Tak. Takie łokonki się tu widzicie. Pojawiły, ale garbus też takie pokażę. 20 będzie miał, ile jest? 8, 30. Prawie 30. Prawie 30, 29. Pracę, kolego, piękny jesteś. I odpływamy. Oj. Kurde, no patrz, wyrewisowałeś. Na ten kolor? Mhm. No dobra, a ja jeszcze będę, że tak powiem, uparty. Rzucę na inny kolor, ale dam coś z innymi baterią, która wysyłuje. Opusz. Też wcale nie taki mały. Z tych takich średniaczków. O. Ale powiem ci, najeżony strasznie, czyli zaczynają znowu żerować. No, jak myślę. Na razie, kolego. Żeby tylko... No. To jest duży. I to jest dobra ryba. I tu już odkręcę hamulec. Nawet jeszcze. I to jest okoń. I to jest okoń z pierwszego opadu. Na co? Na jaskółkę w ogóle. No kurde. Wiem którą. Ale
5-gramowej główce. Odebrać ci go? Czy zerwać? Proszę. Wybieraj. Teraz zobaczymy. O kurde. Jak to okoń, to jest dobra ryba. I to może być okoń. Moim zdaniem. Teraz się pokaże. By się chyba pokazał. Ja bym jeszcze odkręcił hamulec na wszelki. Nie. Szczur. Dla odległości. Tak, nie zrobiłeś. Ale nie zrobiłeś. Myślałem, że masz rybę, a tu łowisz szczupaki. Ale tak się podjarałem na koniec, no. Ale kurde, 3-2. Ale nie w okoniach na szczęście. Łowisz ryby, które się nie liczą. Tak? Ja, spoko, 50 kilka. Dobra, kończymy dziś. Ja się tak nie bawię. Ale powiem ci, że po tym jak ta wędka się wyginała, to myślałem, że to duży okoń, no serio. Też myślałem, i wiesz, dołował, nie? Ale wziął, wiesz co, ze środka w ogóle, z wody. Widziałeś, pierwszy opad, nie, od razu w połowie wody, za tymi rybkami stał. Niech to. Dunder świśnie. No, ja się mu łowię. Jak to nie? Tak, może okonia wyjdą. Właśnie o to mi chodzi.